Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie tą oto przesyłeczkę z Polski od mojego przyjaciela Łukasza, który pomógł załatwić mi karty limitowane z Krychowiakiem. Jak wiecie, jestem uziemiony w Niemczech, nie mogę nigdzie się ruszać, bo jeżeli zjadę do Polski, to muszę 2 tygodnie na kwarantannie siedzieć w domu. No a to wiadomo, niezbyt dobra rzecz, bo wtedy mógłbym zostać zwolniony przez szefa z pracy, więc no niestety póki kwarantanny nie zostaną zniesione, muszę siedzieć w Niemczech i dlatego mam kilka zaufanych osób, które na ten czas właśnie mi załatwiają różne gazety, różne karty i tutaj chciałbym serdecznie podziękować Łukaszowi za pomoc w zebraniu kart limitowanych z Grzesiem Krychowiakiem. Ok, tutaj mamy paczuszkę, fajnie spakowane. Luźne saszetki. Pusto. No i tutaj w środku mamy karty. Popatrzcie, jak super mi to Łukasz wszystko popakował. Każda karta w folijce. Mamy troszeczkę tutaj sztuk tego zawodnika. No i widzę tutaj jeszcze luzem karty. Łukasz otworzył jedną saszetkę, bo tej kolekcji nie zbiera. Chciał po prostu zobaczyć, jak to wygląda. I tutaj są właśnie trafione karty przez niego. Tak więc, moi drodzy, na odcinku dzisiaj sobie otworzymy 10 takich saszetek, żeby nie było takiego pustego przebiegu. A pozostałe na innych odcinkach. Ta saszetka nie jest do sprzedaży indywidualnej. No i na karcie specjalnej mamy Szymańskiego, jest Polak. Reszta to będą karty bazowe, moi drodzy, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w każdym magazynie, czy to w Polsce, czy w Niemczech, czy w innym kraju, jeżeli jest dodawana saszetka, to tylko jest jedna karta specjalna, a pozostałe to bazówki. Więc tutaj nie ma co specjalnie wszystkiego prezentować, tylko kartę specjalną. Tutaj mamy Akanji, Defensive Rock, czyli karta Power Up. Reszta bazówki. I chyba nawet więcej jest, popatrzcie. 8 bazówek plus ta, czyli o jedna karta więcej była w tej saszetce. No i znowu jest logo Belgii, tak jak tutaj Łukasz wcześniej trafił. Natomiast bazówek jest 7, czyli tutaj się zgadza wszystko. No i znowu mamy Akanjiego, no. Czyżby podobne były karty w saszetkach specjalne. Tutaj mamy multiple, Hiszpania. Dziuba, Goal Machine. Logo Portugalii, czyli bardzo dużo kart logo wpada. Playoff Team Rumunia. No dla mnie byłaby idealna sprawa, jakby wpadła ta nieszczęsna Norwegia, która coś mi akurat nie chce wpadać. No patrzcie, znowu logo Portugalii. Więc tutaj chyba jest taki miks kart, które będą się powtarzać. Waclik, Goalstopper. Moi drodzy, otworzymy pozostałe też, bo skoro po jednej tylko prezentujemy, to wszystko to otworzymy. No i znowu ta sama karta multiple, więc raczej to będzie właśnie na takiej zasadzie, że poszczególne karty będą powtarzać się. Ramsey, fans favorite. Kapitan Bonucci. Jestem ciekaw, czy można też Rarkę trafić. Napiszcie w komentarzu, czy ktoś z Was trafił właśnie w tej saszetce promocyjnej Rarkę. Mamy Austrię, line up. Kradecki, fans favorite. Znowu logo Portugalii. Trzeci raz. Blind, fans favorite. Myślałem, że więcej, a jednak 7. Jest playoff team, ale no niestety nie Norwegia, a Węgry. No i ostatnia saszetka. Znowu mamy Austrię, więc tutaj właśnie dzięki mojemu unboxingowi możecie zobaczyć, że będą wpadać podobne bardzo karty. No i to, co jest pewne, to tylko jedna karta specjalna w takiej saszetce. Jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Łukasza za pomoc. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!